11 kwiecień, drugi przegląd uli. Matka czerwi. Pytanie, dalej. Czy wystarczy pokarmu? Czy wystarczy pokarmu? Tu mamy już odstawioną pierwszą rameczkę. Na razie jedzenie jest. Tu co jest grane? Ta czerwina jest czerwona? No pięknie. Aha, bo jest dobra, jest. Dziurawo czerwi, aha, bo jedzenie jest. Tam ma ten, dobra. Nakrop. Matka czerwi pięknie. W środku jest nakrop, także. Albo to ten cukier, nie. Cukier. Pewnie nie zażarł. No, za Podkarpaciu w tym roku kiepsko wiosna idzie. Strasznie późno. No, trudnie. Nie, to tu mamuśka zaczerwiła. Leży. Patrz, biały pyłek na łapie niesie jakiś. Patrz. Biały pyłek? A tu u góry. A tu patrz, ile pyłku. No. Tu mnie się patrzę. Tu mnie jest, o jest, biały pyłek ma, no. Nie, tu ma tu miejsce, że dużo pyłku. Ta czerwi. No. 18 stopni na zewnątrz. Tu też jajeczka, ładne. Mamity coś dziś nie widać. Może jest, nie? No, tu jest mamita mocna. Wszędzie zaczerwiła. Nie wygląda to tak już. Zobaczymy ten pokarm jeszcze. To może im przełożymy trochę. Na tą stronę? Tak, żeby miały na środku. Żeby miały po bokach. Tak. Aha. Dopiero mamy dwa dni słońca w kwietniu. Z pokarmem i jest zaczerwiona już. Patrz, wszystko. Jajko jest. Tam też pokarmu dużo. Ciężko. Bogato. Patrz. O, full. No. To tak, no, a te z pokarmem, no, to tu byśmy przełożyli jeszcze tę ramkę. Tak, z tej strony nie ma pokarmu, więc przełożymy z tamtej strony tutaj, żeby miały jedzenie z dwóch stron. Taka rodzinka bardziej mocniejsza, bo na wszystkich ramkach było. Wojtek pszczelarz, szwagier. I Michał. Co? Michał kameralnie przychodzi. Nie no, jest tu. Jest, a tu już jest mniej tego pokarmu. Dobra. To już tam dalej nie ruszamy. Jest okej. To dobra, a teraz tak. Na czerwienie mamy miejsce? Tu jeszcze jest. No. Czyli nadstawki nie dajemy? Jeszcze nie. Dobra. Jeszcze ten tydzień będzie zimny. To kiedy następny przegląd? No tydzień. No bo teraz mamy znowu mieć od wtorku deszcze do końca tygodnia, więc pszczoły wiele nie narobią. Podmuchać. Ciekawe, gdzie mamita dziś. To już niedługo wylezie, to będzie miejsce.
A ładniutkie, takie tłuste, nie? Grube pszczółki. Spokojniutkie. Jaka to była ta odmiana? Interhopen? Interhopen. Nie, to z tego coś będzie. Ty ile ten dul ma? Dwie zimy przeżył, tak? No tu jest młoda mamita. Gdzie widzisz? Ale młoda jest, nie? To była... A to nie, nie, to chyba, nie wiem co tutaj. A, tutaj było... Wyrojenie było w maju, tak, tak. Pszczoły się wyroiły o 22:00, ja wychodzę sobie na zewnątrz, patrzę na drzewie jakoś. A tu bania. Gdzieś dziś wlazła pszczół. Wlazła gdzieś dziś, nie widać. Ale jest dobrze. Dodajemy pokarm, żeby miały z dwóch stron. Żelazny zapas. Dobra. Teraz sobie zobaczymy, mamy tutaj wierzby takie u góry. One z tego lubią też pyłek brać. No ale na tą chwilę dopiero... Dopiero takie coś zaczyna, kwitnienie. Także kwitnięcie dopiero się zaczyna. No i zamykamy ul. Kiedy przegląd? Za tydzień. Za tydzień przegląd następny. Dzięki.